Chaim Korenfeld miał zniknąć. Tymczasem wrócił do Izbicy nocą z grupą Żydów poznanych w Lublinie. Miał 21 lat. Przed wojną był nieduży i chudy, teraz wyrósł i wydoroślał. Przyjechali z nim koledzy. Heldman, Orgenweisen i kilku innych Żydów, ale tylko Chaim znał Izbicę. Prowadził ich więc po pustych ulicach miasteczka. Nocami ludzie zamykali się teraz w domach i chowali najlepsze ubrania. Bandy szabrowników robiły co chciały, prawie codziennie słyszało się o jakimś napadzie. Niektórzy umyślnie nosili najgorsze łachy, żeby nie kusić złodziei. Ale Chaim nie był złodziejem, chociaż do Izbicy zabrał pistolet. Przyjechał odnaleźć mężczyznę z blizną na twarzy. Nie pamiętał, jak się nazywa, ale był pewien, że nadal tu mieszka. Zaczęli szukać. Pusto. Tylko w barze toczyło się jakieś życie. Chaim wszedł i od razu go zobaczył. Mężczyzna pił piwo. Na twarzy miał bliznę, którą kiedyś wypalił mu ogień. Wiesz, kim jestem? Zapytał, ale tamten pokręcił głową. Nie pamiętasz, jak obciąłeś dwa palce mojej matce, żeby jej zabrać pierścionki? To nie ja. Dwa pierścionki. Dwa palce. Chaim sięgnął po pistolet. Wymierzył. Wystarczyło tylko nacisnąć spust. Cytat, który przed chwilą Państwo usłyszeli, pochodzi z książki, która, jeśli chodzi o tegoroczne premiery, póki co wywarła na mnie największe wrażenie. Jest nią reportaż Rafała Hetmana, który ukazał się nakładem wydawnictwa Czarne. Autor wybrał się w trudną podróż po historii Izbicy, biednego żydowskiego sztetla, który podobnie jak inne tego typu miejscowości został tragicznie naznaczony przez wydarzenia II wojny światowej. Izbica, Izbica, żydowska stolica, bowiem takie dopełnienie posiada tytuł reportażu. Czym jednak była bohaterka książki Rafała Hetmana? Przed wojną Izbica była biednym miasteczkiem, w którym ponad 90% ogółu mieszkańców stanowili Żydzi. Częściej można było tam usłyszeć jidysz, aniżeli polski. Jednakże leniwe i pozbawione niespodzianek życie miejscowości zostało nagle przerwane przez II wojnę światową. Okres niemieckiej okupacji odcisnął na Izbicy swoje dramatyczne piętno. W miasteczku utworzono niemiecki obóz przejściowy dla Żydów, których następnie wysyłano do obozów zagłady Bełżec i Sobibor. Do obozu przetransportowano także około 15 tysięcy Żydów spoza granic Polski. Na miejscowym cmentarzu rozstrzelano około 4,5 tysiąca Żydów. Ostatecznie wojnę przeżyło wedle różnych szacunków od 14 do 16 izbickich Żydów. Izbica to pierwszy duży reportaż Rafała Hetmana, który dotychczas publikował artykuły m.in. w Tygodniku Powszechnym oraz magazynie Hidusz. Na skrzydełku możemy również dowiedzieć się, iż był on finalistą konkursu stypendialnego imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Tradycyjnie już dla naszego cyklu przyjrzyjmy się okładce książki, która sama w sobie wpisuje się w pewien styl serii Sulina wydawnictwa Czarne. Białe tło, archiwalna fotografia, personalia autora, tytuł książki oraz logo wydawnictwa Czarne. Higieniczna wręcz biel, która dla mnie jest atutem. Niewątpliwie naszą uwagę przykuwa przede wszystkim fotografia przedstawiająca żydowskiego chłopca. O ile nie sposób odgadnąć, kim był ten chłopiec, to wiemy, że autorem portretu jest Max Kirnberger, niemiecki żołnierz, który w 1940 roku przyjechał do Izbicy. Robił zdjęcia również w Rzeszowie, Zamościu oraz Lublinie. W 1942 roku z powodu choroby wrócił do Niemiec, a po wojnie ponownie pracował jako nauczyciel. Zmarł w 1983 roku. Reportaż jest dość obszerny. Liczy bowiem ponad 320 stron. Jest podzielony na 5 części, które ulegają dalszym podziałom na podrozdziały. Ich duża ilość ułatwia lekturę, która staje się po prostu bardziej dynamiczna. Mimo retrospekcji, czasami urywania wątków, luźnego potraktowania chronologii, sama opowieść nie jest chaotyczna. W Izbicy, Izbicy autor zabiera nas w podróż przez historię miasta od okresu przedwojennego po czasy współczesne. Poznajemy dawnych i współczesnych mieszkańców miasta, zarówno Żydów, jak i Polaków. Odkrywamy rozmaite sposoby, jakie stosowali Żydzi, aby przeżyć Shoah. Autor przedstawia nam również, nierzadko skrajne, postawy Polaków, co jest oczywiście trudną, lecz nieodłączną lekcją w aktualnym dyskursie na temat tego okresu. Rafał Hetman dogłębnie analizuje pamięć mieszkańców nad zagładą żydowskich mieszkańców Izbicy. W ogólnym rozrachunku przybiera ona formę wypierania tego zagadnienia ze zbiorowej świadomości. Wypieranie to przybiera niekiedy bardzo dramatyczne formy, za sprawą których czytelnik odczuwa, przynajmniej ja odczuwałem, mieszaninę wstydu i smutku.
Najbardziej dobitnie pokazuje to historia miejsca, które niegdyś stanowiło serce 4000 społeczności, a zostało zniszczone bynajmniej nie przez Niemców, lecz powojennych mieszkańców Izbicy. Synagoga była duża, większa chyba od naszego kościoła w Tarnogórze. Maria Alech opowiada mi o powojennej Izbicy w kuchni swojego domu, tuż przy rynku. Miałam 8-9 lat, myśmy z kolegami i koleżankami chodzili się tam bawić w łapanego, w chowanego, lataliśmy dookoła, często po szkole, bo szkoła niedaleko wtedy była. Z zewnątrz ta synagoga była jeszcze jako taka, ale w środku to już okropna. Nie pamiętam, czy był dach. Ludzie chodzili się tam załatwiać, wyrzucali tam wszystko. Dopiero później kupił to jeden człowiek i wszystko rozwalił. Ludzie chodzili się tam załatwiać. W zasadzie jedyna kulturowa pozostałość po Żydach została zamieniona w miejski szalet. Historia ta wzburzyła mnie nawet nie dlatego, że po raz pierwszy spotkałem się z tego typu historią. Wręcz przeciwnie, w samym Krakowie znam synagogę, która została zamieniona w osiedlowy śmietnik. Pan Hetman nie jest historykiem, więc to, co zaraz powiem, można mu w zasadzie wybaczyć. Tym niemniej chciałbym zwrócić uwagę na dwa potknięcia. Otóż na 42 stronie autor napisał: ciotka Miriam jest wygadana, więc wkrótce Niemcy organizują w Izbicy Ortskommandantur der Wehrmacht, która zajmie się utrzymaniem porządku i organizacją administracji cywilnej. O ile Niemcy faktycznie tworzyli tego typu zarządy wojskowe, o tyle Ortskommandantur na pewno nie działało na terenie Izbicy. W terenie, w miastach władzę sprawowały komendantury Ortskommandantur, ale we wsiach, którą była Izbica, taką władzę sprawowały komendantury polowe, czyli Feldkommandantur. Biorąc pod uwagę, że Izbica nie posiadała praw miejskich, a o ich utraceniu wspomina zresztą Hetman, umieszczono w niej raczej komendanturę polową. Oczywiście, od tej reguły mogły mieć miejsce odstępstwa, jednak nie spodziewałbym się takiego zaniedbania po Niemcach. Drugą kwestię, którą uważam za dość spore potknięcie, jest zdanie na 124 stronie, a w zasadzie dwa słowa obecne w tym zdaniu. Autor napisał: nie ma też pieniędzy, to znaczy są. Okupacyjne niemieckie, sowieckie, ukraińskie czerwońce, ale nie za bardzo wiadomo, które ważne, a które nie. O ile autor dobrze ukazał zamieszanie walutowe po wojnie, o tyle chciałbym zapytać, czym były okupacyjne niemieckie pieniądze? Chodzi o marki, które nie obowiązywały na terenie Generalnego Gubernatorstwa, czy może o walutę banku emisyjnego i raczej na pewno o nią, która nie posiadała na swoich banknotach ani jednego słowa po niemiecku i bynajmniej nikt nie nazywał tych pieniędzy niemieckimi. Nazywano je złotówkami, młynarkami, złotymi krakowskimi, ewentualnie góralami, jeśli ktoś posiadał akurat banknot 500-złotowy, ale nie stosowano określenia niemieckie pieniądze. Tym niemniej powyższe uwagi to jedynie niuanse, które w żaden sposób nie wpływają na odbiór książki Rafała Hetmana. Lektura posiada mnóstwo plusów, począwszy od języka, przez dobrze skonstruowane dialogi, aż po swojego rodzaju wyczucie tematu. Mam tu na myśli kwestię tego, że autor dobrze zrozumiał zagadnienie, z jakim przyszło mu się zmierzyć. Swoją opowieść tworzy solidnie, obiektywnie, nie popełnia uogólnień, nie jest tendencyjny. Uczciwie pokazuje różne nastroje panujące w Izbicy podczas niemieckiej okupacji. Umiejętnie pokazuje przy tym, że zło jest zjawiskiem uniwersalnym, a gniew, zemsta i podłość pojawiają się u każdego. Hetman przedstawia zresztą dobitny przykład tego uniwersalizmu, a to za sprawą historii muzułmańskiego cmentarza w Jaffie, którego właścicielem stała się żydowska firma inwestycyjna. Żydowscy biznesmeni domagają się bowiem natychmiastowego zaprzestania pochówków i usunięcia setek grobów, jak i również grzywny w wysokości 15 milionów szekli. Właścicielami stali się za sprawą wywłaszczenia przez państwo Izrael muzułmańskich dóbr publicznych w okresie powstawania żydowskiego państwa 70 lat temu. Wywłaszczanie, zacieranie pamięci, ograniczanie praw, dewastacja grobów. Alegorie są aż nazbyt dobitne. Zło jest uniwersalne. Tym razem pojawiło się po drugiej stronie. Minusem, poza wcześniej wspomnianymi potknięciami, jest przede wszystkim brak fotografii. Bardzo nad tym ubolewam. Po wstępnej kwerendzie zauważyłem, że zachowało się kilkanaście zdjęć dawnej Izbicy, które z powodzeniem można byłoby wykorzystać w książce. Izbica Izbica to bez dwóch zdań bardzo dobry reportaż, a przy okazji udany debiut Rafała Hetmana. Mocna, ale pozbawiona tendencyjności i bazowania na sensacji książka warta przeczytania. Także książki w dłoni i owocnej lektury.